Okej, a więc chcesz kupić akordeon? Może już kupiłeś, a może chcesz zmienić akordeon? I chciałbyś wiedzieć, jakie są najlepsze akordeony na rynku za rozsądną cenę. Na rynku mamy mnóstwo akordeonów, tak jak mamy wiele samochodów, ale tak jak wiecie, jeżeli kupujecie samochód, możecie sobie wejść w ranking samochodów i zobaczyć, że jeżeli chcecie jeździć długo samochodem, a za rozsądną cenę, to prawdopodobnie nie kupicie sobie ani Ferrari, ani BMW, tylko prawdopodobnie Toyotę, bo Toyota według wszystkich rankingów jest najbardziej niezawodnym samochodem we wszystkich praktycznie rankingach. Podobnie jest z akordeonami. Mamy dużo dobrych akordeonów, bardzo dobrych akordeonów, pięknych akordeonów, ale często są one bardzo drogie. Albo nie służą tak długo, jakbyśmy chcieli. Ja już zrobiłem pewien odcinek wcześniej i mówiłem na temat, zdradziłem na temat tego, jakie są według mnie dwa najlepsze akordeony, które powinniście rozważyć, kupując, czy to dopiero zaczynając, czy to nawet grając już później na lata. W zasadzie, bez względu na to, gdzie mieszkacie, w jakim kraju, to będziecie chcieli wydać rozsądną cenę. Z drugiej strony chcielibyście mieć taki akordeon, który będzie Wam służył na lata i też, żeby miał jakieś odpowiednie brzmienie. Więc takie trzy czynniki razem trzeba by było wziąć jakby i rozważyć. Oczywiście będę mówił głównie z mojej perspektywy. Grałem długo na pewnym jednym akordeonie, więc mogę dużo powiedzieć. Teraz gram na drugim akordeonie, też mogę powiedzieć coś na ten temat. Jeśli oglądacie ten kanał, to pewnie wiecie, na jakim gram akordeonie. I zacząłem szukać w internecie na temat tego, jaki jest ranking akordeonów. Okazało się, że w 90% pokrywa się z tym, co już mówiłem i co dzisiaj powiem. Dlatego to mnie skłoniło tym bardziej do tego, żeby Wam zrobić taki odcinek i przedstawić ranking akordeonów. Do tej pory myślałem, że to, co mówię, jest tylko głównie moim odczuciem, natomiast okazuje się, że profesjonalny ranking w internecie pokazuje bardzo zbliżone trendy do tego, co mówię. Ok, natomiast nie przedłużając, może zaczniemy do tego, przejdziemy do tego do tematu rankingu, jakie są najlepsze akordeony, by grać, by dużo nie wydać pieniędzy i by było dobre brzmienie i by akordeon w ogóle był dla nas najlepszym instrumentem, jaki chcemy. A więc mam tutaj na komputerze ten ranking. Więc może zanim przejdziemy po kolei po wszystkich akordeonach, powtórzę to, co już powiedziałem w wcześniejszym odcinku. A więc według mnie najlepszym akordeonem są dwa najlepsze akordeony, jeżeli chcecie wziąć pod uwagę, żeby za dużo nie wydać, mieć bardzo dobrej jakości i dobre brzmienie akordeonu. Te trzy czynniki to są chyba najważniejsze rzeczy, które każdy z nas szuka, kupując akordeon. Nie chcemy przepłacić, nie chcemy mieć, mówiąc kolokwialnie, badziewia i chcemy, żeby to brzmienie było rzeczywiście ładne, żeby to było, nie było żadnego szeleszczenia, jakiegoś brzęczenia, żeby to brzmienie było naprawdę fajne. Ok, a więc według mnie są dwa akordeony najważniejsze, najłatwiej, żeby kupić, szczególnie w Polsce, żeby kupić. Pierwszy akordeon to jest Weltmeister, niemiecka produkcja. Drugi akordeon Hochner, też niemiecka produkcja. Jak na pewno każdy z nas już się obił mu uszy, generalnie niemieckie produkty, nie wszystkie, ale jest pewien taki trend, że ogólnie niemieckie produkty na ogół są dobrej jakości lub bardzo dobrej jakości. I również jest podobnie z tymi dwoma akordeonami. Według mnie, jeżeli chodzi o solidność, lepszy jest Weltmeister. I jest on też, z tego co widzę, na ogół tańszym akordeonem.
I według mnie powinniście zacząć właśnie od tego akordeonu, czyli akordeon Weltmeister. Oczywiście są różne wersje tego akordeonu, różnej wielkości. Ja grałem głównie na 120 basów i na wersji koncertowej. Naprawdę wspaniały akordeon, wspaniałe brzmienie i wspaniała jakość. Był to bardzo, bardzo solidny akordeon. Co grałem na używanym akordeonie, nie wiem ile ten akordeon miał, być może już 20 lat i naprawdę grał bez zarzutu. I to było wtedy, kiedy uczyłem się w szkole, czy to w Ognisku, grałem i w szkole muzycznej i w Ognisku i zawsze grałem na Weltmeisterze. Więc to było kilka lat, dobre kilka lat, kiedy grałem. Również miałem wypożyczony akordeon ze szkoły przez chwilę, więc mogłem na nim grać. W domu potem miałem grał na polskim akordeonie, to była niebo a ziemia, czyli Weltmeister. Bardzo dobry wybór, grają, uczą na tym szkole muzycznej na tym akordeonie, więc dlaczego ty jako amator nie miałbyś się na nim uczyć? A więc według mnie pierwszy akordeon to jest Weltmeister. Drugi akordeon według mnie to powinien być już, jak już się nauczycie grać, akordeon, który ja obecnie mam, czyli to jest akordeon Hochner. Jaka jest różnica między Weltmeisterem a Hochnerem? Według mnie ogólnie to Weltmeister na ogół jest tańszy i bardziej solidny. Ale dlaczego w takim razie Hochner? Według mnie Hochner ma znacznie ładniej, ma lepsze brzmienie, bardziej akordeonowe, że tak się wyrażę. I to jest według mnie główny czynnik, bardziej wygląda też profesjonalnie i ogólnie jest prawdopodobnie z tego co ja zauważyłem uznawany jako bardziej profesjonalny instrument grając gdzieś już dalej na estradzie i tak dalej, więc to są takie, porównując do samochodów bym powiedział, że nie wiem, czy to będzie najlepsze porównanie, ale powiedzmy Weltmeister to jest tak jakby byście kupowali Audi, a Hochner to tak jakbyście kupili BMW. Czyli coś jest bardziej wysublimowanego, coś bardziej takiego no ekstra. Natomiast porównując te dwa akordeony, według mnie akordeon Weltmeister jest bardziej solidny i tańszy. Hochner to jest coś takiego troszeczkę z wyższej półki, ale często zdarza się, że on ma jakieś, grając dłużej, ma jakieś usterki, trzeba go naprawiać. Jaki kupić? Sami zdecydujcie na podstawie tego, co mówię. Teraz wracamy szybko do rankingu akordeonów. Przejdę wszystkie akordeony według rankingu, jakie są najlepsze akordeony, żeby kupić. A więc zaczynamy. Pierwszy akordeon to jest akordeon Weltmeister. Akordeon Weltmeister Saphir 41-120-4-11-5. Jest to akordeon, który został wykonany ręcznie przez niemiecką firmę. Tak jak mówiłem wcześniej, według tego rankingu tutaj, co jest napisane, ma dobrą jakość i ma dobre brzmienie. Jest wykonany solidnie, coś zgadza się z tym, co z moim doświadczeniem, jak powiedziałem, są to bardzo solidne akordeony. To jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce, niespodzianka, Hochner. To jest akordeon Hochner Bravo 380 Red. Jak według tego rankingu, jak tutaj piszą, jest to bardzo dobry wybór dla osób początkujących, które zaczynają dopiero swoją przygodę z akordeonem. Jaki jest plus tego akordeonu? Przypominam, jest to akordeon Hochner Bravo 380 Red. Jest bardzo łatwo go wyczyścić. Ma on, tak krótko mówiąc, ma 37 klawiszy, 5 registrów, 3 chóry, dzięki czemu dźwięki osiągają 37 notacji. Ma oczywiście głębokie brzmienie, głęboki bas, tak jak mówiłem, Hochner, ogólnie Hochnery mają takie brzmienie bardziej donośne niż Weltmeistery. I to jest dlatego główny wybór, dlaczego ludzie też kupują Hochnery, a nie
Weltmeistery. Trzeci wybór w rankingu to jest akordeon guzikowy Weltmeister Romance 874, czyli 874. Nie będę się nad tym rozwodził, bo gram głównie na klawiszowych, więc mam nadzieję, że wy też gracie na klawiszowych. Kolejny akordeon to jest dla dzieci Small Foot Design Akordeon dla dzieci 3318. To jest taki bardziej zabawkowy, bardziej taki no, typu zabawka. Ale jeżeli macie dzieci, chcecie, żeby grało, na pewno jest to dobry wybór. Piąty akordeon to jest akordeon klawiszowy Roland FR-1X. Nie wiem nic na temat Rolandów, nie grałem na akordeonie Roland. Widzę, że sporo osób gra. Ogólnie Roland jest to bardzo, bardzo dobra firma, jeżeli chodzi o instrumenty, szczególnie klawiszowe. Jest to w rankingu na numerze 5, więc na pewno jest warte do rozważenia. I szósty w pozycji to jest znowu akordeon klawiszowy Weltmeister Saphir 41-120-4-11-5. Czyli znowu wracamy do akordeonu Weltmeister, to jest pozycja szósta, ręcznie wykonany, 10 kilo, a więc wymiary bardzo dobre, żeby grać. Dużo detali, nie będę się nad tym rozważdził. Siódma pozycja i to będzie akordeon po raz pierwszy w tym rankingu, akordeon Pidgini Mini Bayan. Akordeon Pidgini, bardzo dobre akordeony, na pewno chciałbym taki akordeon grać, są to bardzo, bardzo dobre i bardzo profesjonalne akordeony, nie sądzę, żebyście chcieli w tym momencie kupować, ja gram już wiele lat i jeszcze nie mam, może kiedyś się na niego zdecyduję, cena jest wysoka i to jest główna bariera kupując akordeon Pidgini, ale jeżeli macie pieniądze, na pewno mogę wam polecić. Ósma pozycja to będzie akordeon Hochner Bravo 2,48. Tak jak wszystkie Hochnery, wyróżniają się bardzo pięknym brzmieniem, bardzo niskim, donośnym brzmieniem. I tu na pewno tak samo będzie. Ładny design, to jest akurat czarno-białe kolory, także ładnie się prezentuje. Dziewiąta pozycja to jest po raz pierwszy w tym rankingu Paolo Soprani Super Paolo 120 41-4-13+M. Paolo Soprani, znowu nie grałem na tym akordeonie, więc nie mogę osobiście na nim, nie mogę nic powiedzieć. Natomiast to, co mogę powiedzieć i każdy z was, jeżeli wejdzie, sprawdzi sobie, jest on naprawdę piękny design, bardzo pięknie się prezentuje. Z tego, co wiem, jest to bardzo dobry akordeon. Skoro znalazł się w tej pozycji, co prawda na pozycji 9, ale skoro się znalazł, na pewno jest też warty do rozważenia. I ostatnia, to będzie przedostatnia pozycja, to jest pozycja numer 10. Mamy znowu Roland FR8. XRD. Ciekawa pozycja, bardzo ładny design. Teraz ostatnia pozycja to będzie Delizia Arnaldo. Też ładna kompozycja, ładnie się prezentuje. Nie grałem na tym akordeonie, ale jest to miejsce 11, ostatnie, też warte rozważenia. A więc mówiąc krótko, wracamy do tego, co powiedziałem na początku. Powtarzają się tutaj dwa główne akordeony w całej tej pozycji. Chociaż mieliśmy różne akordeony, przewijają się dwa akordeony, czyli Weltmeister. Mieliśmy tutaj Weltmeister Saphir i akordeon Hochner. Akordeon Hochner Bravo. Więc streszczając ten ranking, mamy tutaj różne kilka akordeonów, ale dwa akordeony i tutaj są dwa niemieckie tygrysy, czyli Weltmeister i akordeon Hochner. Według mnie, jeżeli zaczynasz grać na akordeonie,
powinieneś kupić Weltmeister, dlatego że jest on bardzo solidny, tani, jest ich mnóstwo w Polsce, kupisz, łatwo znajdziesz części do niego, łatwo go naprawisz. Z akordeonem Hochner Bravo jest już trudniej, dlatego powinieneś zacząć od Weltmeistera, a następnie, jeżeli spodoba Ci się brzmienie Hochnera, przejść na Hochner. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten krótki film i ranking troszeczkę pomógł Ci w wyborze akordeonu. Komentujcie, zadajcie pytania. Mam nadzieję, że będę mógł Wam w stanie odpowiedzieć, na jakim gracie akordeonie, czy polecacie ten akordeon. Może możecie mi polecić jakiś akordeon, który następny powinienem kupić. Gram obecnie na Hochnerze, gram na Weltmeisterze i zastanawiam się, czy może nie zmienić marki, aczkolwiek będzie to według mnie trudne, ale może gracie na jakimś fajnym akordeonie. Co polecacie? Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać. A to wszystko i zapraszam na kolejny odcinek iChallenge.